Witajcie w kolejnym filmiku na kanale 66 stopni. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby zawsze być poinformowanym na bieżąco, kiedy wychodzi następny filmik. Ja z mojej strony chcę Wam opowiedzieć różne ciekawe rzeczy. Chciałabym też poinformować, iż nie jestem żadnym biurem pośrednictwa pracy. Nie pomagam w załatwianiu pracy, nie przysyłajcie do mnie CV, a jeżeli chcecie się skontaktować, bo macie ciekawy temat, to zapraszam do e-maila 66stopni.is@gmail.com. Chciałam na dziś taki, przygotowałam temat, niezbyt konkretny, ale może Was zainteresuje. Takich parę punktów, które chciałabym dziś omówić. Na pewno jest to punkt, który mówi o tym, że trzeba uważać na najróżniejszego rodzaju pośredników. I czy to chodzi o mieszkania, czy to chodzi o pracę. Słuchajcie, pośrednicy zawsze swoje gdzieś tam coś wezmą. Jeżeli chodzi o pracę, nie dostaniecie wygórowanej stawki, ponieważ pośrednik musi również zarobić. I ja nie jeden raz słyszałam, czytałam u mnie na grupie właśnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, Praca Islandia na Facebooku, że ludzie zostali oszukani, że właśnie mieli niskie stawki, niższe jak inni mają, nieadekwatne do wykształcenia i tak dalej. No niestety, jeżeli ktoś się decyduje na skorzystanie z agencji, musi się z tym liczyć. Agencja oczywiście organizuje cały przyjazd i tak dalej, ale jesteśmy związani z agencją kontraktem. Druga sprawa są to mieszkania. Jak wiecie, jest bardzo ciężko coś wynająć na Islandii. Jest też ciężko, jak się jest w Polsce i wybieramy się tutaj i właśnie nie mamy gdzie spać, nie mamy gdzie mieszkać. Opcja namiotu, wybijcie naprawdę to sobie z głowy, to jest najgłupsza, najbardziej po prostu nieodpowiedzialna rzecz, jaką można podjąć. Gdyż pogoda na Islandii jest tak różna, że nawet w lato bywa to bardzo, bardzo różnie, może skończyć się katastrofalnie. W 2006 roku, kiedy była pierwsza taka fala emigracji Polaków do Islandii, po tym jak się te wszystkie brameczki nasze otworzyły, kiedy Schengen już był zalegalizowany, w parku właśnie Loigalsdalur była cała masa polskich namiotów i był to taki rok, w którym w lato strasznie padało, lało po prostu. Ci ludzie zostali pozalewani, podmokło wszystko i niestety jeszcze można było wtedy, no właściwie stety, wówczas można było liczyć jeszcze na pomoc Islandczyków. Islandczycy tu się wykazali swoją dobrocią i pewnej grupie po prostu ludzi znaleźli mieszkania, pomogli im. Dziś już na to nie można niestety liczyć, czasy się zmieniły. I tu chciałam nawiązać właśnie do tego, że często widzę, znaczy może nie często, ale co jakiś czas widzę ludzi oszukanych, rodak rodaka po prostu oszukuje. I polega to na tym, że bierze kaucję, zaliczkę, wstępne, czy jak to różnie się nazywa, na pokój. Kiedy Wy jeszcze jesteście w Polsce i po prostu przyjeżdżacie tutaj, lądujecie, myślicie, że macie nocleg, bo wynajęliście pokój przez internet, komuś zapłaciliście pieniądze i to nie małe pieniądze, bo przelicznik wiadomo jak jest, często jest to 2-3 tysiące złotych. Coraz częściej mnie dochodzą słuchy po prostu o osobach, które zostały oszukane, zostały na lodzie w momencie przyjazdu, nie mały ani pieniędzy, ani pokoju, po prostu nic, głucha cisza jest. Sprawy takie są na ogół, zakończą swój żywot na policji, czy to polskiej, czy islandzkiej. Wiecie, trwa to długo, różnie się to kończy, jest to jednak oszustwo, wyłudzenie i ja potępiam takich ludzi. I jeżeli tak robicie, to mam nadzieję, że sumienie wasze po prostu, no jeszcze do was przemówi, żeby tego nie robić, bo po prostu to jest wyjątkowo podłe i ja nie rozumiem, jeżeli po prostu chcesz zarobić pieniądze, idź do pracy, a nie po prostu żeruj na kimś, na czyjejś naiwności, a w sumie to nie jest też naiwność, tylko to jest po prostu szukanie sobie, prawda? Każdy z nas szuka, wiadomo, wyjeżdżając do nowego, innego kraju, gdzie nikogo się nie zna, no chciałoby się gdzieś tę noc pierwszą czy drugą spędzić. Także ja tego typu zachowań nie toleruję i nie wspieram, jak najbardziej nie wspieram tego.
Aczkolwiek chcę właśnie o tym powiedzieć, uprzedzić Was, żebyście po prostu wiedzieli, że takie sytuacje są. Na pewno nie zdarzały się tylko na Islandii, wiadomo, także różnie to bywa. Następną rzeczą, która jest do omówienia na dziś, to chciałam powiedzieć, że ważne jest i to jest dobrze, żebyście wyjeżdżając za granicę mieli podstawy języka angielskiego, ponieważ to Wam otwiera pewne drzwi. Bez języka angielskiego, owszem, znajdziecie pracę, jak najbardziej, czy sprzątanie, czy gdzieś w kuchni. Ona się znajdzie, ta praca, potrwa to dłużej, wiadomo, ktoś będzie musiał Wam pomóc, ale na pewno jest dużo łatwiej w momencie, kiedy znamy podstawy języka angielskiego. Także jeżeli planujecie za pół roku, za rok, za parę miesięcy, weźcie sobie książkę, słownik, poszukajcie najbardziej potrzebne takie wyrazy, klucze, to nazywam, i po prostu coś się zacznijcie jakby uczyć, żeby cokolwiek, jakąś bazę mieć. Następny punkt mam tutaj zaznaczone, są to ubrania islandzkie, pogoda. Więc słuchajcie, dzisiaj mamy 22 marca. W Polsce już są piękne, jest piękna pogoda, kwitną kwiatki, zaczyna się wiosna, słoneczko pięknie świeci. U nas dzisiaj pada śnieg, jest pochmurno, mamy sztorm, wieje bardzo, zapowiadany jest bardzo poważny wiatr, są ostrzeżenia wydane, ostrzeżenie pomarańczowe, czyli już takie mocniejsze od tego żółtego. Żółte jest wydane na Westfjordzie, środkowej Islandii i na właśnie tutaj, gdzie Reykjavik jest w okręgu stołecznym i ta część południowa Islandii. A pomarańczowy alarm jest na wschodzie właśnie Islandii i na południowym wschodzie i na północnym wschodzie Islandii, czyli ta strona od Norwegii. I wiatr taki na Islandii, to nie chcę Was martwić, ale potrafi naprawdę wiać. Potrafi wiać ponad 100 km na godzinę. Zdarzają się i wiatry po 200 km na godzinę. Co prawda nie w mieście, ale tak jest. Trzeba na pewno ubrać się ciepło, na cebulkę, dobre buty mieć do chodzenia i ważne jest też, żeby zabezpieczyć się w jakieś ubrania na deszcz. I nie chodzi tu o parasolkę, którą po prostu, jeżeli przyjeżdżamy do Islandii, wyjdziemy z parasolką, będą na nas bardzo dziwnie patrzeć, ponieważ tu się w ogóle parasoli nie używa, chyba że turystycznie ktoś przyjeżdża, to każdy wie już, że jest to turysta. A trzeba ubrać się właśnie w kurtkę i spodnie wodoodporne. I najlepiej, żebyście to przywieźli, takie co się w lato też da w tym chodzić. I buty, które są kalosze, typu kalosze, kalosze, na przykład buty z gumą, które są niekoniecznie taki typowy kalosz. Warto, żeby ten kaloszek był troszeczkę cieplejszy, ponieważ jest zimna pogoda, powiedzmy koło zera i deszcz i w samych kaloszkach byłoby nam zimno. Następną rzeczą jest sprawa ubezpieczenia. Słuchajcie, możecie się ubezpieczyć jeszcze w Polsce na wyjazd do Islandii. Nie wiem, jak to wygląda. Wiem, że karta z NFZ, bodajże taka niebieski plastik taki, ona, jedni mi mówili, że na miesiąc jest, z innego źródła wiem, że 6 miesięcy. W każdym bądź razie, przyjeżdżając do Islandii przez pierwsze 181 dni od podjęcia pracy, nie macie ubezpieczenia jako takiego, jeżeli chodzi o wizyty u lekarzy, czy po prostu w czasie wolnym tutaj, gdyby coś się działo, to już trzeba mieć prywatne ubezpieczenie, ale zawsze macie ubezpieczenie z pracy do domu, z domu do pracy, przy wypadku właśnie przy pracy. Takie ubezpieczenie jest w pierwszym dniu od podjęcia pracy, ale tak jak mówię, ono na przykład nie obejmuje wizyty u lekarza, za którą trzeba płacić 100%, Nie wiem, ile to jest 100% w tej chwili jest, ale podejrzewam, jest to parę tysięcy, 6, 7, 8 tysięcy koron, a nie daj Boże, trzeba będzie jechać na ostry dyżur do szpitala, to tam już zapłacicie z 2-3 razy więcej. Jeszcze leki, to wszystko wykupić, to są koszty ogromne. Także warto mieć takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie na czas wolny od pracy na te 6 miesięcy możecie również w ubezpieczalniach islandzkich sobie wykupić. Cen Wam nie powiem, gdyż jest to uwarunkowane, z tego co wiem, od wieku danej osoby i wiadomo, każda ubezpieczalnia ma swoje stawki. Ile gotówki ze sobą zabrać, bo o to się też często pytacie, także powiem Wam, że ja myślę, że te 400 tysięcy koron, czyli ponad 10 tysięcy złotych byłoby warto mieć, te 10-15 tysięcy złotych.
Ja myślę, to jest takie minimum, które Wam pozwoli wynająć pokój, kupić jedzenie, kupić bilet na autobus, kupić kartę do telefonu, przetrwać 2-3 miesiące. Za każde właśnie wynajmowane pokoje trzeba też przeważnie dać jedną kaucję do przodu. Rzadko kiedy jej nie ma, zdarzy się i to dla Was wiadomo lepiej, ale może tak być, że ktoś będzie chciał kaucję. I wiadomo, zanim pójdziecie do pracy, ją znajdziecie, a nawet jak ona już będzie, trzeba te parę dni, czyli około miesiąca, będzie poczekać na pierwszą wypłatę i pierwsza wypłata też nie będzie cała. Właśnie, bardzo ciekawa rzecz. Jedni opowiadają, że jest wspaniale, cudownie i miodowo na Islandii, a ja mówię, że jest na przykład niefajnie. Słuchajcie, nie wierzcie w opowieści, że jest cudownie, dlatego że każdy ma inną swoją historię. Jednemu się udało i będzie mówił, że jest wspaniale. Ktoś inny przyjedzie i się potknie, nie ułoży mu się, nie będzie mógł sobie poradzić, zmęczy go klimat Islandii, będzie miał ciężki czas. Każda sprawa jest indywidualna. No właśnie, teraz koszt samochodu i na przykład autobus. Jeżeli przyjeżdżacie na Islandię, zajmie Wam to ładnych parę miesięcy, zanim kupicie sobie samochód, swój pierwszy tani samochód. Wiadomo, tani samochód można kupić i za 150 tysięcy koron, pewnie trzy razy tyle w niego włożycie, ale coś tam jakiś czas przejeździ. Czasami są okazje, ktoś sprzedaje, więc da się trafić. Ale zanim to nastąpi, trzeba jednak jeździć autobusem. Jak się ma dobrą lokalizację blisko pracy, to można i chodzić, że tak powiem, z buta przysłowiowego naszego, ale zakładając, że będziecie jeździć autobusem, to już Wam mówię, bo tu mam właśnie cennik, 470 koron islandzkich kosztuje jeden przejazd. U kierowcy można poprosić o taki drugi bilecik i możemy się przesiąść, ale właśnie tak jak mówię, 470 koron islandzkich kosztuje przejazd. Jeżeli ktoś by przyjechał tutaj jako 6 do 18 lat dziecko lub powyżej 67 roku lub jako inwalida, to będzie płacił 235 koron. A też jest transport nocny od jakiegoś czasu, bo był przez ileś lat, zlikwidowali i znowu jest. Transport nocny kosztuje 940 koron. Jeżeli już przyjeżdżacie, to wiadomo, będziecie chcieli kupić sobie bilet miesięczny. Bilety miesięczne w islandzkim właśnie autobusie są w różnych opcjach. Widzę tutaj, w tej chwili zrobili bilety na jeden miesiąc, na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miesięcy, 10, 11, 12. Ok, czyli po prostu oni zrobili tutaj możliwość właśnie, nie wiem, czy wykupienia na tyle miesięcy, ile chcemy? Chyba nie. To jest chyba tyle, ile... Wiecie co? Nie wiem teraz. Chyba tak. To jest chyba właśnie na tyle, ile miesięcy byśmy chcieli sobie wykupić taki bilet. Więc na jeden miesiąc cena jest 12 800. Dla mnie to jest śmieszna, strasznie wielka cena. Ja Wam powiem, że jak ja jeździłam autobusem, było to bardzo dawno temu, był to rok 2002 i 2000, mniej więcej w tym okresie. Ja płaciłam za kartę na autobus chyba 1900 koron, później to było 2500, 2900, 3500, a później już to rosło, a ja już nie jeździłam, więc nie wiem. W każdym razie jeden miesiąc kosztuje 12 800. I kupując na im więcej miesięcy kupimy, tym mamy taniej. I jeżeli kupimy na cały rok, na 12 miesięcy, to ten bilet kosztuje 74 800 koron. Wiadomo, jak przyjeżdżacie na taką kwotę, się nie, na pewno nie zdecydujecie. Ale już za miesiąc płacimy tylko 6234 korony, czyli połowę tego, co by kupujemy co miesiąc sobie bilet. Więc zależy kto, jaki ma plan, niektórzy nie mają prawa jazdy, więc się na pewno opłaci ten na 12 miesięcy kupić za jakiś tam czas. Też możemy kupić na jeden dzień sobie karnet, to jest za 1800 koron. Możemy też kupić na 3 dni na cały właśnie region stołeczny, to jest 4200 koron. I później mamy na przykład studenci mają zniżki na rok dla dorosłych
też można dostać właśnie tutaj jakąś, widzę, zniżkę. I wam powiem, że tak do końca nie rozumiem, bo tu jest troszeczkę tych opcji. One w tej chwili nie są aż tak ważne, ponieważ to już jest wgłębianie się w dalszy temat niepotrzebny osobom przyjeżdżającym tutaj. Ale wam powiem, że jest możliwość również kupienia małych takich bilecików, które wrzucamy po wejściu do autobusu za przejazd. I 20 takich biletów kosztuje 9100 koron. I cena za bilet jeden wychodzi 455 koron, co daje nam zysk między 470 a 455 koron. Także 15 koron zyskujemy na każdym przejeździe, kupując taki 20 biletów. Także jeden bilet wychodzi nam praktycznie za darmo, prawda? Tak, na tych właśnie małych bilecikach są one też dla dzieci od 12 do 17 lat, od 6 do 11 i dla osób niepełnosprawnych i powyżej 67 roku. Także jeżeli ktoś taki jest, to żeby wiedział, takie bileciki są. Jeszcze pytanie jest właśnie, często się pojawia, jaki jest koszt jedzenia na Islandii? Ja wam powiem, jedzenie cały czas drożeje, kiedyś było tańsze i cały czas ono goni do przodu. Póki się nie wyjaśni sprawa ze strajkami, z podwyżką płac dla ludzi, z umowami zbiorowymi, będzie bardzo drogie jedzenie. Dziś cena jedzenia, ja myślę, na miesiąc trzeba te 50 tysięcy mieć. Do tego właśnie i internet, i telefon, różne przyjemności, także widzicie, troszeczkę to kosztuje. A internet ile kosztuje? Internet... Ja mam w sieci Nova i sam internet w sensie routera, telefonu i internetu w telefonie, to mnie wychodzi około 14 tysięcy koron, dokładnie wam nie powiem, to jest plus minus. Co jeszcze tutaj przygotowałam gdzieś dla was? W sumie wszystko, wiem, że troszeczkę to potrwało, zanim wam to powiedziałam, mam nadzieję, że wam się ten filmik też podobał. Jeśli macie jakieś sugestie, piszcie w komentarzach na dole pod filmem, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. A ja chciałam tu pozdrowić w tym miejscu dwie osoby. I te dwie osoby wiedzą kto, ponieważ ja zawsze z wami rozmawiam. I bardzo wam dziękuję za motywację, dlatego właśnie dziś ten kanał jest. Dzięki wam on powstał. I naprawdę dajecie mi po prostu, daliście mi takiego kopa, żeby po prostu robić to, co lubię. Także pozdrawiam was wszystkich, którzy mnie oglądacie i to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć!